Polonia Warszawa przegrywa z Wisłą Kraków 2-3. Witam na kanale Dla Piłki i zapraszam na podsumowanie meczu. 3 punkty ostatecznie trafiają do Wisły Kraków. Zespół trenera Sobolewskiego mimo wszystko ma wielkie szczęście. Niesamowita końcówka Polonii Warszawa, anulowany gol w 10 minucie doliczonego czasu gry, kontrowersyjna decyzja sędziego. Na pewno ciężka sytuacja do określenia, mimo wszystko jak dla mnie prawidłowy gol. Wisła mogła wszystko wypuścić w 2 minuty mimo gry Polonii w dziesiątkę. Drugą żółtą kartkę zdobył Kobusiński. Znowu duże nerwy zapewniła Wisła Kraków swoim kibicom. Zdecydowanie była o krok od kompromitacji, fatalna obrona Wisły Kraków. Gol kontaktowy stracony ze stałego fragmentu gry i Wisła po golu w 64 minucie gdzieś została kompletnie sparaliżowana. Słaba gra Wiślaków, Polonia wtedy zaczęła zdecydowanie lepiej grać, dominowała pod pewnymi elementami gry. A nic na taki obrót sytuacji po prostu nie wskazywało. Pierwsza połowa i start drugiej. Brakowało tutaj jedynie skuteczności, bo dominacja była niesamowita, powyżej 70% posiadania piłki. Po pierwszej połowie Polonia wyglądała naprawdę słabo i beznadziejnie. Wyglądało to tak, jak powinno wyglądać, przynajmniej ze strony Wisły, tak jak spotkanie Beniaminka z potentatem do awansu. Warto docenić Polonię za walkę do końca i że nie poddali się. Na pewno Polonia może czuć duży niesmak po tej decyzji arbitra. Wielki niedosyt, bo Wisła nie była zespołem, gdzie nie można było zdobyć chociażby nawet jednego oczka. Oczywiście wielka kontrowersja i 3 punkty dla Wisły w wielkich bólach. A już za tydzień pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego i to mogłoby być naprawdę spotkanie w nieciekawej otoczce, jakby właśnie tutaj Wisła nie zdobyła tych 3 punktów. Warto jeszcze dodać, że trzeci gol dla Wisły był ozdobą tego spotkania. Piękne uderzenie Sobczaka z rzutu wolnego, polecam sprawdzić tego gola. Dziękuję za oglądanie tego materiału, cześć.